Tragedia w słowackich Tatrach. Dwóch polskich wspinaczy zginęło w lawinie. 3,5 miliona Polaków w zeszłym roku wzięło chwilówkę. Brakuje nam na życie, na podstawowe potrzeby. Pod lupą faktów RMF FM dziś kredyty, właśnie te pozabankowe. A gościem porannej rozmowy w RMF FM już za moment Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej. Dwóch polskich wspinaczy zginęło w lawinie w słowackich Tatrach. Do tragedii doszło w rejonie lodospadów Grosza w Dolinie Staroleśniej. O szczegółach Maciej Pachicki. Maćku, wspinaczy w tej grupie było trzech. Jeden z trójki polskich wspinaczy został niegroźnie zasypany przez lawinę i to on wezwał słowackich ratowników. Po przybyciu na miejsce Słowacy za pomocą detektorów lawinowych zlokalizowali pozostałych dwóch Polaków. Ale po odkopaniu ze śniegu okazało się, że niestety obaj nie żyją. Trzymamy się faktów. I wracamy o poranku do najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej. W zeszłym roku w pozabankowych firmach pożyczkowych zadłużyło się ponad 3,5 miliona Polaków. Pożyczyli ponad 9 miliardów złotych. To ponad 1/4 więcej niż rok wcześniej. Krzysztof Berenda analizuje rynek kredytowo-chwilówkowy w Polsce. Witam ponownie. Krzysztofie, reklam jest bardzo dużo. Niektórzy obiecują nawet darmowe pożyczki. Istnieją takie? Nie istnieje coś takiego jak darmowy kredyt albo darmowa pożyczka. Co pożyczymy, to będziemy musieli oddać. Zawsze. Są co prawda czasem oferty polegające na tym, że możemy pożyczyć kilka tysięcy złotych bez dodatkowych opłat i odsetek, ale i tutaj jest haczyk, bo jeżeli z jakiegokolwiek powodu spóźnimy się ze spłatą, to nagle opłaty staną się bardzo wysokie. Pojawią się za ponaglenia, za monity, będą też karne odsetki, opłaty manipulacyjne. Dla wielu osób coś takiego jest drogą do życiowych tragedii. Należy uważać, aby nie wpaść w pętlę zadłużenia. Takie ryzyko pokazują doświadczenia innych krajów. Tak, tę oczywistą prawdę przypomina szef Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa. O działalność parabanków pytaliśmy o poranku wiceministra finansów Artura Sobonia, gościa Faktów i Radia RMF24. Staramy się sprawiać, aby te koszty, które są związane z kredytami w tego typu instytucjach, były jak najniższe. One mają swoje limity wpisane w ustawę antylichwiarską i podobne rozwiązania przygotowujemy w zakresie lombardów. Tu również będzie cywilizacja tego rynku. Będą to firmy, które będą kapitałowe, rejestrowane, będą posługiwały się uczciwymi umowami. Cała rozmowa z Arturem Soboniem jest już na rmf24.pl. A w studiu Robert Mazurek i gość jego porannej rozmowy. Witamy. Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Paweł Poncyliusz jest tymże gościem. Paweł Poncyliusz, poseł. Dzień dobry. Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, na czym polega gwałt na fundamentalnych zasadach demokracji, którego miał się dopuścić PiS, zmieniając kodeks wyborczy? No po pierwsze, zmienia go dosłownie na kilka miesięcy przed wyborami. Raczej był zwyczaj. Taki, że co najmniej pół roku przed tak, zostawiamy Panie pośle, te... W 2011 roku nie tylko zmieniono kodeks wyborczy, ale wprowadzono całkiem nowy kodeks wyborczy. I Platforma Obywatelska, wtedy, pan mi przypomni, kto był wtedy premierem? Donald Tusk. Tak, Donald Tusk wtedy razem z Platformą Obywatelską przeforsowali cały nowy kodeks wyborczy. Zrobiono coś takiego, przy czym no teraz byście zawołali całą Unię Europejską i nie dali ani grosza z żadnych pieniędzy europejskich, krzyczeli o faszyzmie, bo wtedy wprowadzono całkiem nowe granice okręgów wyborczych do Senatu na przykład. Pamięta pan 100 okręgów do Senatu? W 2011 je wprowadzono. I akurat w 2011 i robiono to, panie pośle, robiono to w styczniu, tak jak teraz, a wybory były kiedy? W październiku, tak jak i teraz mają być. To niech mi pan i naszym słuchaczom powie, dlaczego można było wielkiej zmiany dokonać w 2011, a drobnej, po prostu zwiększającej liczbę punktów wyborczych w 2023 nie pamiętam tej sytuacji z 2011. Nie pamięta pan, był pan posłem wtedy, głosował pan nad tym i nie pamięta boję się, pan. Że byłem raczej, nie byłem entuzjastą tych rozwiązań, ale to... Głosował no, pan za nimi, panie tak? pośle, tak. O, możliwe. Bez entuzjazmu, czyli głosował pan, ale pan się nie cieszył. No nie pamiętam w ogóle tych zmian, natomiast jakby to, co jest wielkiego ważne... Wielkiego nowego kodeksu, ale dlaczego pan nie pamiętam. Dlatego panu powiedziałem, że tu chodzi bardziej o obyczaje, a nie o jakąś literę prawa, że pół roku przed można albo nie można. Ale obyczaj. Ale w 2011 można było dokonać rewolucji.
A drobnych kosmetycznych zmian w 2023 nie można? Nie takich kosmetycznych, panie redaktorze. To są kosmetyczne zmiany, dlatego że nie zmieniono w ogóle zasady liczenia głosów. Nie zmieniono kręgów wyborczych. Wiemy, o co chodzi, panie redaktorze. Zmieniono wyłącznie to, że teraz ludzie nie będą mieli po 15 kilometrów do punktu głosowania. Tak, że będą wychodzili z mszy i przechodzili do salki parafialnej i oddawali głosy. I panu, że tak powiem. Panu to przeszkadza, który element? Oddawanie głosu czy msza? Nie, biorąc pod uwagę, co dzisiaj się dzieje w parafiach, jak są kształtowane poglądy parafian, to na prowincji, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia tylko z TVP Info i z taką nachalną propagandą propisowską, to panie wszystko pośle, robi pewną pośle, sumę zdarzeń. I trzeba to też brać pod uwagę. No i nie może pan powiedzieć, że nic się nie stało w telewizji publicznej przez ostatnie lata. Nie mówię teraz z panem o telewizji publicznej, ale tylko o hipokryzji Platformy Obywatelskiej i niestety pańskiej. No jeżeli pańskiej. Pan chce rozmawiać o hipokryzji, to możemy rozmawiać. No mówimy. Rozmawiamy o kodeksie wyborczym. Tak, 2011, przypominam panu, zgoda. Nowy kodeks wyborczy, nowe granice okręgów, zupełnie inna cała procedura wybierania senatorów. To wtedy można było robić, tak? Nie wiem, co to znaczy ta nowa procedura. Czy to chodziło o to, że są po prostu jednomandatowe okręgi, których wcześniej nie było? No ale to chyba akurat za dobrze posłużyło Polsce. Przypominam panu, że pan najpierw głosował przeciw tym zmianom, a później dopiero za. No więc tak. Czyli pan nie wie, nad czym pan głosował? Znaczy wiem nad czym. No, jednomandatowe okręgi to była między innymi deklaracja Platformy tam sprzed wielu lat wcześniej. I rozumiem, że dzisiaj się to zrealizowało w postaci Senatu. Dzisiaj Platforma Ale uważa pan, że jednomandatowe okręgi w Senacie były złym rozwiązaniem? Panie pośle, jakie są dowody na to, jakie macie dowody na to, że PiS chce sfałszować wybory? No mamy takie, że z każdą zmianą kodeksu wyborczego znika element takich ludzi z zewnątrz, nie, którzy zasiadają w komisjach obwodowych. Teraz akurat będzie więcej. W okręgowych komisjach wyborczych już ktoś nie musi być z wykształcenia prawnikiem, tylko mieć rozeznanie prawnicze. Tam wcześniej w okręgowych komisjach wyborczych w zasadzie zasiadali między innymi sędziowie. Panie pośle, obawy, że PiS jest gotowy sfałszować wybory, są coraz bardziej uzasadnione. Oczywiście, że i tak uważam dziś. Dobrze, ale panie pośle, to tego rodzaju poglądy trzeba by jakoś, chyba że się nie jest poważnym człowiekiem, ale pan, rozumiem, chciałby uchodzić za poważnego polityka, mieć jakieś dowody. To, wie pan, dowody, nie? Jak już będziemy mieli dowody, że PiS sfałszował wybory, to będzie po wszystkim, bo to oznacza, że PiS na następne 4 lata będzie trzymał władzę w Polsce i będzie uprawiał tą oligarchię polityczną, którą dzisiaj uprawia. No i na to nie możemy pozwolić. I dlatego krzyczymy w niebogłosy, że cała zmiana kodeksu wyborczego idzie tylko w kierunku tego, żeby na prowincji, gdzie często, czy na obszarach wiejskich, gdzie często jedynie telewizja publiczna dociera i ten hejt na wszystkich, którzy nie są z PiS-u, że tam trzeba przypilnować tych wyborów. Wszędzie trzeba pilnujcie ich przypilnować. Pilnujcie wyborów. No. Człowiekiem, który został do tego oddelegowany przez Donalda Tuska jest Sławomir Nitras. Mamy Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. To pański nowy przewodniczący, no już nie taki nowy, Donald Tusk mówił. Pan się jakoś tak łatwo panu przyzwyczaić, nie? Że teraz Tusk jest pańskim przewodniczącym, a nie Kaczyński prezesem? Bardzo mi się dobrze z tym... Nie, ja pytam, czy łatwo, lepiej, czy pan się nie myli? No, nie mylę się, wie pan, to z PiS-u odszedłem z 2011 roku, tak, przypominam panu. Tak, ale później był pan w PJT, pamiętam. Proszę pana. Ale z PiS-u odszedłem właśnie wtedy. Potem gdyby miałem kolegów, którzy byli prezesami. Gdyby była wielka gra o Pawle Poncyliuszu, można by zadać pytanie, w ilu partiach był Paweł Poncyliusz? Już kiedyś może się pan na ten temat studio rozmawialiśmy. Paradoksalnie tych partii było dosłownie kilkanaście, dwie. Trzy. Dobra. W tym jedna po prostu się rozpadła. W trakcie funkcjonowania. Wróćmy do Sławomira Nitrasa. To jest najlepszy kandydat do pilnowania uczciwości wyborów? Ale to nie jest tak, że Sławomir Nitras ma pilnować uczciwości wyborów. No Donald Tusk właśnie to powiedział. Nie, ma zorganizować. Potrzebujemy najlepszych i najsilniejszych ludzi do tego, aby zmobilizować tysiące obywatelek i obywateli do przypilnowania tych wyborów. Znaczy to już czyli Nitras ma pilnować Nitras co do uczciwości macie wątpliwości. PiSu, nie macie dowodów, ale macie wątpliwości. Tak, no. Człowiek
rozsądny patrzy swoimi oczami wyobraźni na to, co się może zdarzyć. Człowiek i rozsądny musi się zabezpieczać przeciwko takim ryzykom. Człowiek rozsądny, ryzyku. Zdaniem posła Poncyliusza, rzuca oskarżenia bez dowodów. Panie pośle, nie, to proszę mi powiedzieć, czy Sławomir Nitras jest najlepszym kandydatem do tej roli pilnowania wyborów? Myślę, że jest jednym z dobrych. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo sprawny organizacyjnie i to pokazał wielokrotnie. Jest rok 2008, bardzo pana przepraszam, i wywiad Rzeczpospolitej. Sławomir Nitras w autoryzowanej wypowiedzi, podkreślam, po której nie podał dziennikarki ani Rzeczpospolitej do sądu, mówił, że gdy oskarżyłem Teresę Lubińską, kandydatkę na prezydenta Szczecina, wiedziałem, że to nie ona podejmowała decyzję i że pewnie będę musiał przepraszać, ale efekt został osiągnięty. Sławomir Nitras publicznie przyznał się, że kłamał, oszukiwał i manipulował, byle osiągnąć sukces wyborczy. No tylko, ale co pan chce przez to rozumiem, powiedzieć? Rozumiem, że tutaj ma... Czyli podsumujmy to. Strzec uczciwości wyborów w Platformie Obywatelskiej ma człowiek, który przyznaje się, że publicznie kłamie, oszukuje i manipuluje w kampanii wyborczej. Wie pan, no oczywiście życie wyborów jest zawsze dynamiczne. Po drugie, i to różnie panu bywa... Panu to nie przeszkadza? No, Morawiecki też przegrywał w sądzie za swoje słowa przy okazji kampanii wyborczej i miał problem, żeby z tego się wycofać. Radio RMF24, interia.pl. Też to się zdarza wielu politykom. Ja pewnie też parę razy powiedziałem o trzy słowa za dużo. Zaprosimy, zakończymy. Dzięki serdeczne. Dobrego do usłyszenia. Dnia dla tych, którzy już nie będą nas słyszeć. No więc wracam. Sekundkę, musi pan, wie pan, taka plansza promowała. Dobrze, to ale możemy nie, kontynuować, bo tak. Ja chciałem jeszcze a propos Sławomira Nitrasa. Sławomir Nitras reprezentuje to przede wszystkim z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Pamiętajmy o tym, że ten ruch kontroli Pańskiej wyborów... Partii. Tak, ale znaczy ruch kontroli wyborów jest również uzgodniony z innymi partiami opozycyjnymi, również z KOD-em, również ze Stowarzyszeniem Tak dla Polski Rafała Trzaskowskiego. Tak, tak. I Sławomir Nitras nie będzie tu jedynym, panie aczkolwiek pośle, będzie pewnie koordynującym. Czy zgodziłby się pan, z tezą, tych kontroli, że takie słowa Nitrasa dyskwalifikują go jako polityka i teraz już nigdy nie będzie wiadomo, kiedy poseł Nitras mówi prawdę? Niech ocenią to wyborcy zachodniopomorskim. Mówił to znany polityk Platformy Obywatelskiej z zachodniopomorskiego, Bartosz Arłukowicz. Wtedy oczywiście mówił to jako poseł SLD. SLD, tak, to też nie mieli dobrych stosunków. Panie redaktorze, niech każdy z nas sam oceni sobie Sławomira Nitrasa. Panie pośle, nie razi pana... Nie, ja Sławomira Nitrasa znam panie pośle, 20 lat, jeszcze z młodych konserwatystów. Nie pozwoli mi pan zadać pytania. Bo pan mi nie pozwolił cokolwiek powiedzieć w komentarzu do poprzedniego. Ale to proszę no, skomentować. Ja znam Sławka Nitrasa ponad 20 lat. Wiem, że jest taką osobą wiercącą się, taką bardzo dynamiczną. I to akurat myślę, że było... nadpobudliwą raczej. I to moim zdaniem determinowało, przypuszczam, decyzję Donalda Tuska, żeby go wykorzystać w całym teraz ruchu kontrolowania wyborów. Panie pośle. Kropka. Panie pośle. Teraz pytanie. Czy pana nie razi to tak po ludzku, że człowiek, który się przyznaje... publicznie się przyznaje, że manipulował, kłamał i oszukiwał, byle jego w wyborach było na wierzchu, ma teraz pilnować uczciwości wyborów. Ma zorganizować całą ale pani operację tysięcy przeszkadza ludzi, to, pana którzy to nie mają... razi? No razi, aczkolwiek wielu ludzi z panie nas pośle, popełnia różne rzeczy i wielu z nas się do tego nie przyznaje. Spraw zagranicznych po duża odwaga, że powiedział to po głośno. Zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej byłby... Co? Jeszcze raz? Widzi pan. Jak ja zadaję pytanie, pan sobie jeszcze tam ględzi. Dobra. Czy dobrym ministrem spraw zagranicznych po waszej wiktorii wyborczej byłby Radosław Sikorski? Ja widzę tam co najmniej 4-5 kandydatów w Koalicji Obywatelskiej, którzy mogliby być ministrami spraw zagranicznych. Ja nie wiem, czy Radek Sikorski chciałby być... Pytam, czy byłby dobrym ministrem? Historia pokazała, że był dobrym. O, czy to będzie... To ciekawe, bo pan wtedy, jak był tym ministrem, tak nie mówił, ale... Znaczy nie, kiedy był ministrem spraw zagranicznych, akurat uważałem, że byli słabsi ministrowie w rządzie panie pośle, to, Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, to ja zapytam trzeci raz, dobrze? Do rządu. Trzeci raz pan pozwoli, że spytam, czy byłby dobrym ministrem spraw zagranicznych. W
sensie merytorycznym na pewno. Jak czytałem wczoraj na przykład wywiad z nim w Kulturze Liberalnej, no powiem szczerze, bardzo szeroki horyzont. Czyli byłby aczkolwiek, dobry. Panie pośle, no, wiem, do czego pan zmierza. Nie, no. Ja pana chciałbym spytać, czy pan również uważa, że rząd polski chciał z Putinem dokonać rozbioru Ukrainy? Radek Sikorski napisał już na ten temat. Pytam pana, panie pośle. Nie, ale on też napisał na ten temat na Twitterze potem wyjaśnienia panie pośle, z całego zostawmy wywiadu na z redaktorem Rymanowskim. Panie pośle, wie pan, zasada jest prosta. Ja zadaję pytanie i chciałbym, żeby ktoś na nie odpowiedział. Ja nie pytam pana teraz o Sikorskiego, pytam pana o Pawła Poncyliusza. Znaczy, to łatwiejsze Paweł Poncyliusz, nawet. Dobrze. Paweł Poncyliusz nie ma przesłanek, żeby taką tezę postawić. Ale dobra. Może Paweł Poncyliusz nie wie wszystkiego. No, oczywiście. Może czy nie. Pański kolega... Aczkolwiek ja mogę pokazać jeden przypadek Pawła Poncyliusza, kiedy jeszcze nie byłem w Sejmie. Pracowałem w firmie zbrojeniowej i chodziliśmy jako firma zbrojeniowa do wszystkich świętych w Polsce, do MON-u, do PGZ-u, do kancelarii premiera i mówiliśmy, zróbmy wspólną rakietę z Ukraińcami. To były jeszcze czasy dużo przed wojną. Jaka była wtedy odpowiedź? Była blokada kompletna, a kwitowano to wszystko komentarzem, że przecież Ukraińcy i zbrojeniówka ukraińska to jest ruska agentura i nie można z nią współpracować. I to były lata Antoniego Macierewicza w MON-ie, więc różne rzeczy się działy. To nie znowu, to są epizody. I można jeden epizod wynieść do takiej entej potęgi i powiedzieć, że to jest koronny dowód, że ktoś jest zdrajcą. A innym razem można powiedzieć głupota. Pan zarzuca Radosławowi Sikorskiemu zdradę? Zdradę? Nie, ja nie mówię. Ja mówię bardziej o tych ludziach, którzy blokowali pomysł robienia systemu rakietowego w oparciu o technologię ukraińską. Panie pośle, zostawmy teraz to, bo ja mam do pana inne pytanie. Pytanie, czy pański kolega partyjny Radosław Sikorski powinien ujawnić swoje dochody? A no chyba dochody to już chyba ujawnił. Nie, panie pośle, to... Tylko pensja, w źródłach. Pensja eurodeputowanego wynosi nieco ponad 100 tysięcy euro rocznie. 9 tysięcy chyba podawaliście państwo. Chcie pan gdzieś policzyć to razy 12? To ja panu powiem. No tak, no to będzie tam. To ile? No ile pewnie będzie ile tam 9, 100. Ile jest 9 razy 12? No? 90 plus 18 to jest 108. No, 108 to naprawdę nie jest to zbyt trudne, żeby to pomnożyć. No ale wie pan, inaczej działa na wyobraźnię naszych słuchaczy 100 tysięcy, 108 niż nieco ponad 100. Niż 9 tysięcy miesięcznie, bo to jednak trzeba też w kategoriach takich tak, ale mierzyć. Chodzi mi o to wielce, szanowny panie pośle. Że nie są to małe pieniądze. Ale teraz nie o tym nawet mówimy, że przeciętny europoseł zarabia ponad, nieco ponad 100 tysięcy euro rocznie. Radosław Sikorski jako doradca dorzuca do tego ponad czy około 800 tysięcy euro, czyli zarabia 9 razy tyle, co zwykły europoseł. No. I nie mówi skąd. No, a ma taki obowiązek? Wie pan, a ja pana pytam, czy powinien. To powiem szczerze, ja bym wolał pokazać. Jak dziękuję. Gdybym ja był w takim wie miejscu, pan, wolałbym pokazać skąd. Ja sprawdziłem listę polskich europosłów. Mamy w gronie polskich europosłów 6 premierów, ja nie liczę Radosława Sikorskiego, 6 byłych premierów, 6 w zasadzie, przepraszam, bo w tym dwie tak, panie premier. Tak. 6 byłych premierów, 2 wicepremierów, jeśli się nie mylę, to 6 ministrów spraw zagranicznych oraz spraw europejskich. I w tym gronie kilkunastu osób, nie liczę wszystkich innych ministrów, których jest cała masa, bo cała reszta to ministrowie albo wiceministrowie albo ktoś taki. I w tym gronie tylko jeden zarabia takie pieniądze. No. I pana nie zastanawia to, jakiego rodzaju cenne usługi doradcze świadczy i komu Radosław Sikorski? Jeśli będzie takie zobowiązanie prawne, żeby on to nie ujawnił. Nie mówimy o zobowiązaniu prawnym, mówimy o czymś takim jak... Wie pan, no u nas w Polsce wszystko budzi emocje. Panie tak? pośle, emocje. Panie pośle, no teraz niech pan sobie wyobrazi sytuację, w której nagle jakiś... Ale ja dzisiaj mam akurat emocje jak na rybach. Tak, to niech pan sobie wyobrazi sytuację, w której jakiś poseł PiSu, europoseł, z niewiadomych źródeł, zarabia rocznie, nie wiem, przepraszam pana Joachima Brudzińskiego, no tak. Ale niech będzie on, niech będzie Joachim Brudziński, nagle dostaje 800 tysięcy euro rocznie, mówi, że jest doradcą. No to, i nie powie czyli. Ale to tak samo, nieujawnienie przez Radosława Sikorskiego, jak i przez Brudzińskiego, czy Joachima Brudzińskiego, będzie to w jakiś sposób jego karierę polityczną osłabiało. I teraz każdy polityk suwerennie decyduje,
czy bilans zysków i strat w związku z tym, że nie ujawnia tego źródła, jest większy czy mniejszy? 800 tysięcy euro piechotą. No tak, powiedzmy sobie szczerze, Radek Sikorski jest mężem Anny Applebaum. Ale nie mówimy teraz o tym, co zarabia Anna Applebaum. No nie, ale że funkcjonuje w środowisku waszyngtońskim, w środowisku elity amerykańskiej. Możliwe, że z tego związku, w związku z tym Radosław Sikorski z tego gdzieś związku tam z to on ma dzieci, panie pośle, a nie 800 tysięcy euro. Ale chodzi mi o to, że nie ma pan innego polityka dzisiaj w Europarlamencie, który tak funkcjonuje na styku międzynarodowym. Nie mam takiego polityka w Europarlamencie, który byłby tak często i chętnie cytowany przez media kremlowskie, bijące mu brawo. Ma pan rację. Takiego polityka, przynajmniej polskiego, w Europarlamencie. Tylko wie pan, jeżeli pójdziemy tą ścieżką, to powinniśmy wszystko robić tak, żeby media kremlowskie o nas nic nie mówiły, czyli co, chwalić Kreml? No nie, no nie będziemy tego robić. Ale przecież media kremlowskie biją mu brawo. Jakby to panu powiem szczerze, mediami kremlowskimi w tym kontekście nie przejmował. Jasne. O tyle, że media kremlowskie zawsze będą wykorzystywały to, co im jest wygodne. Panie pośle, czy możemy wrócić do tego, co mnie zainteresowało? To najpierw proste pytanie, i to nie jest pytanie złośliwe. Czy Donald Tusk po zwycięskich wyborach powinien być premierem? Jest moim zdaniem dzisiaj naturalnym kandydatem. No na pewno z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Wszystko będzie zależało od wyniku, kto, ile tych szabel czy miejsc w Sejmie zajmie i czy uda się, jak się uda złożyć koalicję. Mhm. Natomiast rzeczą jest to, że Donald Tusk jest liderem największej partii, jak przynajmniej dzisiaj pokazują sondaże i powinien być takim otwartym właśnie a propos sondaży, United Service spytał Polaków, czy Polakom będzie się żyło lepiej, jeśli do władzy dojdzie opozycja i premierem zostanie Donald Tusk. Proszę pana, tylko niespełna co trzeci, 32% powiedziało, że tak. Że no to są wyborcy Platformy Obywatelskiej, to wiadomo. Cała reszta albo nie ma zdania. Ale to wiadomo, że dzisiaj wyborca... Pytanie było o opozycję, nie, panie pośle. Całą opozycję. A premierem miałby być Donald Tusk. Ale no ja panu jeszcze raz powtarzam, no jeżeli ktoś jest dzisiaj wyborcą Lewicy, czy Szymona Hołowni, czy Konfederacji, to nie powie, że Donalda Tuska chce na premiera. No to jest dość naturalne. A nie powinien wtedy powiedzieć, że jak będzie rządził Tusk i my, opozycja, to będzie się żyło lepiej? Nie powinien w to wierzyć? Wie pan co, zawsze sytuacja, w której lider partii nie staje się premierem, w którymś momencie zaczyna ciążyć. I tak jest dzisiaj, kiedy to nierealny lider jest premierem. I tak było w czasach AWS-u. Ta wasza troska o tego Jarosława Kaczyńskiego po prostu z nóg zwala. Nie, ale to nie wymieniłem nawet jego nazwiska. Widzę, że panu się wszystko z Jarosławem Kaczyńskim kojarzy. Jeszcze trochę śmiechu chciałem, bo to taki fajny był ten śmiech. Panie pośle, mnie się nie wszystko kojarzy z Jarosławem Kaczyńskim. Jakby to panu powiedzieć... A już ze trzeci raz pan ten wątek uruchamia. Nie, panie pośle, myli się pan, ale nie po raz pierwszy dzisiaj się pan myli. Panie pośle, mam inne pytanie, czy konkordat powinien być wypowiedziany? Nie. Sławomir Nitras, znów do niego wracam. Na kampusie. Powiedział, że konkordat jest archaizmem i powinien być jednostronnie wypowiedziany. Jakby pan prześledził tą debatę wtedy na kampusie, to by pan wiedział, że praktycznie nikt poza Sławomirem Nitrasem na tej scenie, czy na proscenium, nie wiem jak to nazwać, nie poparł jego tezy. Także, a nawet byli tacy, którzy mu przypomnieli, nie wiem czy tam nie było Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich, który powiedział, że jest to, że tak powiem, trudne do wykonania. No raczej, bo wie pan, ja wczoraj naprawdę zrobiłem coś, co mi się dawno nie zdarzyło. Odsłuchał pan tą debatę z kampusu. Zwariował pan? No nie, aż tak źle ze mną nie jest, żebym słuchał waszych wypowiedzi z kampusu. No niech się pan nie gniewa, no mam lepsze pomysły. No cytuję pan Przeczytałem, proszę pana, konstytucję o stosunkach państwo-kościół. Tam jest w dwóch miejscach to wpisane oraz, uwaga, przeczytałem konkordat. Po raz kolejny. Ja dawno temu czytałem konkordat, a teraz przeczytam. To jest bardzo krótki dokument właściwie tak naprawdę, ten konkordat. No z wszystkimi większymi związkami wyznaniowymi Polska ma uregulowany stosunek. Nie tylko z Kościołem Katolickim. No dlatego uważam, że nie.
pańskiemu przyjacielowi Sławomirowi. Ale ja już go ewangelizowałem na tę okazję. Że... I powiedziałem, Sławek, moim zdaniem to jest... Mylisz się i moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. A nie boi się pan, że on w zamian będzie chciał pana wyśle opiłować? Mnie do Leska, żebym obserwował wybory? No może tak być. A no może dobra, nie no. będzie pana opiłowywał teraz? Jako z przywilejów, katolika? Z przywilejów. Ale ja nie czuję się uprzywilejowany jako katolik. Ani w Koalicji Obywatelskiej, ani w państwie. Ja osobiście. Czy pan się już czuje pewny swego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej? Pytam, chyba nie może czuć pewny niczego. Bo to jest pytanie inne. Czy poglądy Pawła Poncyliusza już się dostroiły do obowiązujących w Platformie Obywatelskiej w sprawie aborcji, związków partnerskich? Ale pan już mnie tu chyba ze trzy miesiące temu odpytał. Panie pośle, ale... i, że tak powiem, takie, pan, takie fiszki postawił pod tytułem załatwiony, ustrzelony, ale... wyrzekł się wszystkich swoich... Skąd? Nie. Wszystkich mnie po prostu bawi to, jak poglądów. Mnie to bawi, jak taki pan... Ja będę pana tak co trzy miesiące pytał, bo to jest fascynujące. Nie zmieniłem. Bo to jest fascynujący obraz tego, jak polityk dochodzi do poglądów swojego lidera. Na pańskim przykładzie można by pracę magisterską napisać. No dobra, zapraszam kogoś, kto ma, mógłby w, kto tak nie jest łyżeczką w mózgu pogrzebać moim. Zostać. Wie pan, pewne rzeczy zostają w takim kodzie DNA, znaczy w DNA człowieka. Tak? To zaraz, to zmieści się pan na liście Platformy, czy nie? Znaczy no ja uważam, że Platforma jeżeli to Donald Tusk mówi twardo, aborcja też musi centrum, być... W centrum ale... wyborczym trochę inaczej kwestia aborcji jest. Aczkolwiek znowu, jeżeli przywołamy przypadek z zeszłego tygodnia niepełnosprawnej dziewczynki, której odmówiono na Podlasiu aborcji, która została zgwałcona przez swojego wujka, no to oczywiście koszmar. Wiadomo, wszyscy od razu stają dęba i mówią, no nie, tak nie może być. Znowu to jest bardzo kontekstowe, aczkolwiek no to jest kwestia, jak ten projekt ustawy aborcyjnej miałby wyglądać. Bo wiemy dobrze, że została zdemolowany został. Donald Tusk żąda legalnej aborcji, koniec, konsensus. Kropka, na życzenie. Aborcyjny został zdemolowany przez Paweł Poncyliusz. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Miły dżentelmen. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Gościem. To jest Paweł Poncyliusz. Tak, tak się nazywa. Polityk, hotelarz. A ty... śnieg jest. Jest śnieg w Szczyrku, proszę państwa. Kłaniam się nisko, do widzenia. W Tajlandii nie ma, nie jedźcie tam.